Już kolejny tydzień podczas Ewangelii Niedzielnych słyszymy przypowieści. No, przypowieść ma to do siebie, że nie jest takim otwartym tekstem. Trzeba się trochę namęczyć, napracować, żeby rozczytać, co, jakie jest przesłanie, bo ono właśnie nie jest takie jednoznaczne, dlatego jest przypowieść. Dlatego Jezus właśnie tak mówi, abyśmy zadali różne pytania. I dzisiaj zarówno pierwsze to czytanie, jak Ewangelia mówi o pewnej uczcie. Król wyprawia ucztę dla swojego syna, jest to uczta weselna. No i zaprasza wiele osób. I słyszymy, ta przypowieść od razu widzimy, że ona jest jakaś dziwna. Ludzie są zaproszeni, a nie przychodzą. W dodatku zabijają tych, którzy zapraszają. Coś jest dziwnego, więc widzimy, że trzeba szukać jakiegoś znaczenia głębszego niż takie, które by było jasne i oczywiste. Jest tutaj też mowa o człowieku, który przyszedł na ucztę, a nie był odpowiednio ubrany. A z kolei słyszymy, że ci ludzie, którzy są zapraszani na ucztę, są tak zbierani z zewnątrz. Mianowicie w tamtym czasie, to trochę inaczej niż dzisiaj, ale w tamtym czasie, kiedy król wyprawiał ucztę, właśnie doskonale wiedział, że mogą być osoby, które nie będą miały odpowiedniego stroju ze względu na fakt, na przykład, że są osobami ubogimi. Dlatego wchodząc do Pałacu Królewskiego, kiedy było się zaproszonym na ucztę, otrzymywało się strój od króla. I o tym jest ta mowa, o tym jest mowa w tej przypowieści. Czyli jak ktoś był zaproszony, a nawet nie miał stroju, to przy wejściu był zobowiązany, aby taki strój założyć, aby, mówiąc krótko, pasował do tej całej rzeczywistości. No i się okazuje, że ktoś przyszedł na ucztę, a nie założył tego stroju. Postarajmy się przez chwilę zastanowić wspólnie, o co w tym wszystkim chodzi, a przede wszystkim, jakie jest pytanie do nas samych. Mianowicie, myślę, że warto sobie to powiedzieć, że tą ucztą, na którą są zaproszeni ci goście, to tymi gośćmi jesteśmy my, że Pan Bóg zaprasza nas. I zobaczcie, jest ciekawe takie spostrzeżenie. Jest powiedziane, zaprosił złych i dobrych. Tak było powiedziane, prawda? Ja myślę sobie, całe szczęście, bo ja też mam szansę. Jakby się okazało, że to tylko dla dobrych, ja wiem, czy bym się załapiał? Nie wiem. No, nie jest takie oczywiste, prawda? Ale zobaczcie, Bóg zaprasza do wspólnoty swojego Kościoła wszystkich. Każdemu daje szansę. Ci będziemy przeżywali chrzty, no, trójki dzieci. Pan Bóg, co te dzieci sobie zasłużyły? Nic nie zasłużył. Nie wiemy, czy to będą święci, czy to będą urwisy, czasami tak pół na pół, prawda? Ale Pan Bóg każdemu daje szansę. Mówi, proszę bardzo, zapraszam was wszystkich, tak jak myśmy dostali tą szansę. No i właśnie, zbawienie jest za darmo. Nasz Pan Jezus Chrystus swoją śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem wysłużył nam zbawienie. I Pan Bóg pragnie nam to zbawienie ofiarować i daje nam na chrzcie świętym właśnie ten dar, że jesteśmy zaproszeni do wspólnoty Kościoła, że możemy korzystać z sakramentów. Pan Bóg daje wszystko gratis. Mówi, zobacz, to dla ciebie. Ja ci to ofiaruję. Nie musisz sobie niczym zasłużyć. Co więcej, nie jesteś sobie w stanie zasłużyć. To jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że zbawienie jest za darmo. Ale my widzimy, że ta przypowieść jest jakaś taka trochę skandaliczna. Bo wszyscy byli zaproszeni, a się okazało, że ten, który był zaproszony, ale przyszedł nieodpowiednio ubrany, związali go i wyrzucili na zewnątrz. Czyli to nie jest tak, że słuchajcie, zapraszamy wszystkich, ale ostatecznie, że wszyscy zostają. No właśnie tak nie jest. I również jest tak w naszym życiu. I jest pytanie, czy ty masz ten strój weselny? Bo tam było powiedziane, że te osoby miały wejść w stroju weselnym. Co to jest ten strój weselny? Jak to można tłumaczyć? Interpretacji jest parę, ale jedna z nich mówi tak. Otrzymałeś dar chrztu. Pan Bóg uczynił ciebie dzieckiem Bożym. Pan Bóg chce dawać ci wszystkie potrzebne łaski. Pytanie, co z tym robisz? Prawda?
Co my robimy z tym wielkim darem, który Pan Bóg nam podarował? Bo możemy go przyjąć i żyć zgodnie z tym darem, tak jak chrześcijanie, ale paradoks właśnie polega na tym, ponieważ jesteśmy wolni i Bogu niech będą dzięki, że jesteśmy wolni, że my możemy odrzucić tę łaskę. Odrzucić tę łaskę. I zobaczcie, jak jesteśmy zaproszeni na jakieś uroczystości, prawda? I to zawsze tak, ja sobie tak myślę, że ja mam dobrze jako zakonnik, wiecie, ja nie muszę się zastanawiać, prawda, w co się ubrać. Zasadniczo zawsze ubieram się w to samo, habit. I taki wybór mam, jak idę na jakieś uroczystości. Ale jak się idzie na przykład na wesele, czy to są chrzciny, czy jakieś inna ważna uroczystość, no to można sobie oglądać, prawda, rewia mody. A panie w różnych sukienkach, różne buty, różne torebki, panowie, garnitur, muszka czy krawa, no, trzeba wybrać. Więc bardzo się przygotowujemy. I to dobrze. Dlaczego? No ze względu również na szacunek dla osoby, która nas zaprosiła. Żeby pokazać, jesteśmy ci bardzo wdzięczni, że zorganizowałeś to przyjęcie. Wiemy, że również ty pięknie się ubierzesz. Dlatego również my się pięknie ubieramy, żeby... Myślę, że to nie wynika nie tylko z próżności, a że chcemy się pokazać. Co właśnie też z szacunku. Zobacz, jesteśmy wdzięczni za to zaproszenie, dlatego chcemy z Tobą się dobrze bawić, dlatego również przygotowaliśmy, ubraliśmy się odpowiednio na tę imprezę, na tę uroczystość, na którą zostaliśmy zaproszeni. W Kościele dużo bardziej ważna jest ta rzeczywistość, której nie widzimy. Nie widzimy. Dzisiaj wszyscy przyszliśmy tutaj na Eucharystię, ale to Bóg patrzy w serce, prawda? Ja się też tak ładnie ubrałem. Zobaczcie, mam białą albę, ornat. No, ładnie się ubrałem. Ale Pan Bóg nie patrzy na to. Znaczy nie, alba musi być czysta, ale tu siostry dbają, wszystko jest eleganckie, czyste. Ale Pan Bóg, no, to takie ma być. Ale to nie jest istota wiary, prawda? Istota wiary nasza chodzi o nasze serce. Bo paradoksalnie można przychodzić też do Kościoła. My się bardzo cieszymy, że wy jesteście w Kościele. Ale Bóg chce, nie pyta, mówi tylko przyszedłeś, nie przyszedłeś. Jakie jest twoje serce dzisiaj? Czy twoje serce chce przebaczać? Czy chcesz się modlić za ludzi może, którzy wyrządzili ci krzywdę? Czy chcesz powierzać Panu Bogu tych innych, którzy może gdzieś się pogubili? Czy mamy czyste serca? Całe szczęście mamy konfesjonał. Jesteśmy wszyscy słabi. Ja pierwszy. Upadamy, grzeszymy. Tak w naszym życiu jest. Ale Bóg na szczęście daje nam szansę powrotu do Niego przez sakrament pokuty i pojednania. Więc chciejmy się zapytać, jaką dzisiaj masz szatę? W jakiej szacie jesteś? Tę niewidzialną, której widzi tylko Pan Bóg i widzisz Ty. To nie chodzi o to, abyśmy jakoś siebie osądzali, ale żebyśmy sobie powiedzieli, Bóg zaprasza nas do rzeczy wielkich. To jest niesamowite, że Pan Bóg właśnie wszystko pragnie dawać nam za darmo. Zbawienie, swoją miłość. Ale jest pytanie o tą naszą odpowiedź. Niech Pan Bóg daje nam swojego ducha, abyśmy właśnie chcieli odpowiadać na te dary. Właśnie nie, żeby zasługiwać na nie, ale właśnie z wdzięczności, żeby się troszczyć o tak wielkie dary. Tego życzę Wam i samemu sobie. To dokonuje się poprzez prosty sposób, kiedy modlimy się codziennie, uczestniczymy w sakramentach, spowiadamy się, przyjmujemy komunię. To może pomagać nam, aby ta nasza szata, czyli ta relacja z Bogiem, aby była żywa i aby była piękna. I tego Wam serdecznie życzę.